Cześć, tu Ernest. W tym filmiku przekażę wam garść nowych informacji na temat kostki, która pojawiła się w świecie Fortnite Battle Royale. W piątek około 23:00 w gronie 4000 osób byliśmy świadkami pojawienia się tajemniczej kostki na mapie, a przyniosły nam jej uderzenia piorunów z wyrwy na niebie, której już nie ma. Potem po prostu sobie stała, odpychała, zabijała i dawała kewa, dopóki następnego dnia w sobotę, 39 minut po północy, się nie ruszyła. Było to kolejne wydarzenie na żywo w grze, które możemy bez problemu podejrzeć w powtórce. Ja w tamtym momencie na szczęście byłem w grze, zobaczcie sami. Co ciekawe, kilka godzin później znowu się ruszyła, a później ponownie zrobiła kolejny krok. A później jeszcze jeden i półtorej godziny później już piąty krok. Udało mi się ująć dwa pierwsze oraz piąty krok, który odbył się o 7:34. Nie jestem jednak pewien co do dokładnej godziny aktywności. Wydaje mi się, że jest to trochę niesystematyczne. Nie wiemy też czym tak naprawdę jest ta kostka, ani co planuje. Jednak garść nowych wycieków prawdopodobnie zdradza nam ile razy jeszcze się ruszy i gdzie. Pseudonim na swoim Twitterze udostępnił nowo dodaną listę wydarzeń związanych z Cube'em, czyli kostką. Jest tam w sumie 8 wydarzeń zawierających swoje nazwy Cube, czyli kostka, i Move To, czyli przenieść się do. Odpowiadają one za każdy ruch kostki i dowiedzieliśmy się, że ruszy się jeszcze 3 razy. Co ciekawe, ostatnie wydarzenie, zamiast na końcu być oznaczone kolejną cyfrą, to nazywa się Cube Move To Lake, czyli kostka, przenieść się do jeziora, przenieść się do jeziora. Niemała część społeczności graczy od razu wyznaczyła Loot Lake, po polsku zalew zdobyczy. I nie dziwię się, w końcu ma w swojej nazwie to słowo. Jednak Loot Lake może być trochę za daleko, aby kostka się tam przeniosła w 3 krokach. Dlatego narodziło się wiele spekulacji, że będzie jednak chodziło o to małe jeziorko niedaleko górki, na której się pojawiła kostka. Nasza kostka jednak, zamiast zacząć schodzić z górki, kontynuowała ruch na północny zachód. Może się to zmienić jeszcze w czasie przesyłania filmiku, ale tak czy siak wiemy już, że czekają nas przynajmniej jeszcze 4 ruchy kostki, z czego ten ostatni prawdopodobnie zakończy się na jakimś jeziorku. Poza tym, Silek na swoim Twitterze trafnie przewidział przedział czasowy, w którym to odbył się piąty krok. I możliwe, że szósty odbędzie się pomiędzy 9:00 a 9:30. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.